Supermoto muszę zapomnieć. Supermoto? No to BMW możesz moją brać. No nie, na razie. Będzie czekała za tobą. Wszystko zrobione na cacy. A ile za nią? A ile chciałeś przeznaczyć na Supermoto? Ile chciałeś przeznaczyć? Nie wiem. No to po wypadkach, nie? Chłopaki ze stacji z chłopakami z Plotino. Co? Jeździsz czy nie jeździsz? Nie. Czemu nie jeździsz? Nie masz czasu. A raz czy która? Nie wiem. 15. A co z tych złotnika? A złotówka? Już patrzę. 5,99. Będzie. A nie chce pan mi dać się wrócić? Będzie 16, tak? Może tak być? No. Tak? No dobra, pasuje. Nie, no, nie wiedziałem, że tyle mam drobnych. Bagażnik mam. Co? Jedno brekę na drogę. A ty co, chciałeś wymienić motocykl, tak? Na inny? Jakiś supermoto muszę zapomnieć. Supermoto? No to BMW możesz moją brać. No nie, na razie. Będzie czekała za tobą. Wszystko zrobione na cacy. A ile za nią? A ile chciałeś przeznaczyć na Supermoto? Ile chciałeś przeznaczyć? Nie wiem, gdzie się zdycha. O kurde, dobra. To nic nie mówię. Nie no, ten co teraz ma motor, za 15 bym sprzedał. Aha. Wiesz co? No może tobie za 15 bym sprzedał. To wiem, że warto, nie? No, wszystkie łożyska masz wymienione nawet, napęd, wszystko, nic nie jeździłem, opony, nówki, nawet jeszcze są te. A czemu ten, że tylko opon? Znaczy, no nie mam gdzie jeździć, crossem jeżdżę wszędzie. To jest właśnie to. No, cały rok. Chociaż tym moim to możesz też sobie jesienią, zimą śmigać, bo jak będzie sucho, nie? No nie mam czasu, się też przeprowadziłem do Torunia, to teraz nie mam kiedy. Aha. No dobra, jakby co to... Wiesz gdzie? Obtarty? No to po wypadkach, nie? Tego to wiesz, no tak już jest. On czasami fruwa w powietrzu, wiesz? Ja w jedną, on w drugą i tak się dzieje. A ten, patrzył pan sobie może na tą CR-500? Co to jest? Honda. CR-500 najmocniejszy w crossie. Ale to jest typowy cross czy enduro? Cross. A nie, no ja typowego crossa to nie chcę, nie? Wczoraj oglądałem filmik, jakąś starą kupili, taką tą pierwszą, co wyszła nawet. Z każdego biegu na koło. No, a to też z każdego idzie. Z szóstki idzie. A tamto musisz zaś tak jeździć. No, tutaj nie muszę nawet, wiesz, kompresji robić, żeby z piątkę wrzucić. A szóstkę, no to wiesz, pech i idzie. A tam tylko lekko gazę i od razu. Za każdym razem. Aha.
Tutaj tak akurat patrzymy właśnie na ten. No ale wiesz, to ona jest lżejsza od tego i jest, wiesz, i jest, no co, no moc ma dużą, nie? Lekka. Okrosy to jest zupełnie coś innego, to już jest, wiesz, taka petarda, nie? Tego KTM-a zrobiliście? Co tam, tą kompresję stracił? No jeszcze nie. Daniel się zastanawia, czy go remontować, czy kupić nowy. No bo... tam był tam remont drzwi, gdzie koło 4000, tak? No, tak minimum chyba, nie? No nie wiem, czy nie lepiej dołożyć drugie z 4 i kupić coś następnego. Ale nie, no za 8 się nic nie kupi dobrego. No wiem. Minimum trzeba dać 15 i to jeszcze też nie wiadomo, czy to dobre będzie, nie? A to na części sprzedać wtedy. A wtedy tego, no ale co, jak silnik, to na jakie to części, to nie? Nie, takich rzeczy to już się nie robi. Znaczy, no ktoś robi, no ale na pewno nie Daniel, nie? Na pewno nie ja. No co, dać komuś motocykl, żeby co? Żeby pojeździł miesiąc czy tygodnie i co? Chociaż znajomy sprzedawał Kawasaki Ninja, też był pewny do tego motoru i w ogóle z 2010 roku. A za tydzień dzwoni do niego, pyta koleś, że w szpitalu leży, bo przy 80 w silniku coś strzeliło i rozwaliło. No widzisz, słuchaj, ja ci powiem coś, motocykle to jest rzecz święta, tam musi wszystko grać. Ja ci powiem, że nawet jak nie potrzebowałem w ścigaczu oleju wymieniać, jak gdzieś jechałem, nie, to wszystko kazałem wymieniać, wszystko. Wiesz, jakaś duża, długa trasa, nie, tam przypuśćmy, nie wiem, 600, wiedziałem, że 800 km zrobię, czy 1000, to wszystko musiało być, nie. Ja właśnie też muszę zaprowadzić do mojej Kawasaki. No. Napęd, żeby zmienić, bo słychać jak się jedzie, to już słychać jak szeleści. Tak? No, ja w ogóle w motocyklach to co roku zawsze takie przeglądy robię, żeby... Zwłaszcza tych drogowych, nie? No. No bo tutaj, no to co, sam olej wymienię. Napęd sobie sprawdzę, nie? Co i jak. No. To tutaj wygląda, by się rowerem na silniku jeździło, nie? No, ale wiesz, jaka frajda jest z tego, z tej jazdy. Wiesz, ja już teraz na przykład zauważyłem, że ludzie jak widzą, jedzie ścigacz, tak tam no, sobie przejedzie, nie? Ale takim przejedziesz, to wszyscy się oglądają. Huku narobi, nie? Huku narobi, dymu narobi, no. No dobra, to spadam. Nara. Będziesz na kanale. Ta rozmowa. O kurde, wat. Coś nierozgrzany. Zadławił się swoim dymem. Co, jadę swoje, bez naciągania metrów, tyle ile na pionie, bez wyciągania długości, bo potem napędzam się do tej dużej prędkości, do 120 i wtedy w szymi mi wpada. Taka sytuacja. I co? Świeca, nie? Co tam? Czyli to, co cały czas Daniel mi powtarza. 15 minut, chwila, pach!
ładny pionik, trening krótki, 3-4 gumy. A jeszcze trochę, słuchajcie, Słowas, to nie będzie się nazywał Enduro Słowas, tylko Słowas Guma. No mówię wam. Na megawacie ładnie zaczął wyrywać już motocykl na wolną gumę. Coś już tam pojechał. Muszę specjalny filmik z tego zrobić. Dokładnie pokazać, bo w ostatnim to gdzieś tam na końcu dodałem. Może nie każdy obejrzał, bo ostatnio takie tasiemce robię długie, że może komuś się nie chce oglądać w całości. Też jestem ciekawy, jak z tego Nikona jakość. Na pewno to jest zwykłe HD, ale zobaczymy. Muszę w ogóle jeszcze z tym motocyklem jechać na ten, na sprawdzenie luzów zaworowych. I co jeszcze muszę sprawdzić? No tylko to i ewentualnie napęd do wymiany. A to jak już widzieliście, już mam zakupione zębatkę i łańcuch. Może dzisiaj też jeszcze jakiegoś treninga walnę. No to nara, hejo, trzymajcie się. Żeby wam korba bokiem nie wyszła.